Witam Was bardzo serdecznie z dosyć nietypowego miejsca. Ci, co oglądają mój kanał od dłuższego czasu, to wiedzą, że jest to moja łazienka. I powiem Wam, dlaczego tak właśnie dziwnie w tej łazience zaczynamy ten film. Wiecie co, ja obiecałam Wam i powiedziałam, że zrobię taki film, jak ja spędzam dzień. Ja już mówiłam Wam, że to prawdopodobnie byłby bardzo nudny dzień, dlatego że wtedy, kiedy ja kręcę filmy, no to widzicie, jak to wygląda. Powiem Wam, że my jak robimy te filmy, to też nie jest to nie wiadomo jak, wiecie, że to jest składane, przycinane, więc staramy się robić tak jak na przykład w tej chwili, jak to fachowcy mówią, na longu jedziemy, czyli po prostu cały czas kręcimy. Wydaje mi się, że jest to taka o tyle dobra forma, zwłaszcza na YouTubie, że wtedy Wy widzicie te osoby takie, jakie są. Ja nikogo nie udaję, ja po prostu jak do Was przychodzę, to z pełnym pakietem swoich słabości i swoich mocniejszych stron. Tak to wygląda. Staram się być po prostu szczera na tyle, żebyście po prostu odbierali mnie taką, jaką jestem. I dlatego te filmy robimy tak, jak robimy. No i tak sobie myślę, no matko, obiecałam Wam ten film, ale no nic mi do głowy nie przychodzi. No przecież nie będę Wam pokazywać, jak ja wstaję w jedwabnej piżamce i wiecie, potem idę co, zęby myć? Czy całe inne rzeczy, które się robi w łazience. Więc doszłam do wniosku, że to jest takie bez sensu. Fajnie jest, oczywiście pięknie jest, jak dziewczyny robią takie ładne filmy, jak kawę parzą i tak dalej. No i tak sobie pomyślałam, że ja nie wiem, jeżeli coś takiego chcecie, to może coś kiedyś nakręcę, ale może bliżej. Och, przepraszam panią, no jasne, przepraszam, panienka moja, panienka. O, a propos panienki jeszcze i a propos łazienki, to też ktoś pisał z Was z prośbą, żebym ja na przykład pokazała, jak ja myję Lolę. No i dlaczego ja pewnych rzeczy unikam? Dlatego, że powiem Wam szczerze, że ja jak myję Lolę, to wyglądam tak, że lepiej tego nie oglądać. Dlatego, że robię to pod prysznicem, robię to w bardzo dziwacznych pozycjach i byście się na pewno uśmiali, że ja tak dziwacznie wyglądam. Lola oczywiście też, póki nie dojdę do jej głowy, to jest fajnie. Jak dochodzę do jej głowy, to ona po prostu walczy o życie. Natomiast jak, już żeby tak ten temat kąpieli skończyć, natomiast jeżeli ja przychodzę ze spaceru i ona jest brudna, wystarczy jej tylko nóżki umyć czy buzię, no to Lola, pokaż, jak my to robimy. To ja ją stawiam tutaj i tym moim, tą wodą biorę tylko nogi, jej płuczę i nie ma najmniejszego problemu z tym. Natomiast ona wie, że jak idziemy pod prysznic, to już będzie kąpiel. Ona nie bardzo lubi te kąpiele, ale jakoś się daje. Ale wyobrażacie mnie sobie teraz, tak? Nachyloną nad nią. Ona taka mała, ta woda leci. Ona walczy o życie momentami. Więc to są rzeczywiście... I to nie chodzi o to, że ja wyglądam brzydko, a chcę wyglądać ładnie. Tylko chodzi o to, że naprawdę nakręcić to byłoby bardzo trudno. Zwłaszcza, że my to robimy wieczorem, kiedy już operatora nie ma i wtedy jest problem, jak to nakręcić, gdybym ja tu postawiła kamerę, myślę, że nic by z tego, słuchajcie, nie wyszło. Operator kręci już głową oczywiście, co ja tu gadam. Także no nie pokażę Wam tej kąpieli, natomiast tak szybko, jeszcze już jak jesteśmy w tej łazience, to mogę Wam powiedzieć, że ja tak jak mówiłam, ja mam tutaj dla niej szampon i mam odżywkę, którą stosuję sobie po kąpieli. No a potem to już oczywiście same przyjemności i ona już to lubi. Czesanie, suszenie, ona ma tutaj swój ręcznik, ten ręcznik ja rozkładam tutaj, ten duży, kładę ją, stawiam ją tutaj,
suszę suszarką i ona już te całe inne zabiegi bardzo lubi, przyzwyczaiła się do nich. Ja wtedy staram się ją też nagradzać, wiecie, pieścić, żeby ona tego wszystkiego tak źle nie odbierało, bardzo delikatnie. Nie wiem, czy wy oglądaliście gdzieś na YouTubie, to były też takie filmiki są, gdzie to całe spa dla psów, a te psy po prostu błogo leżą. Ja mówię, no nie wiem, moja Lola aż tak błogo nie leży w tych kąpielach. Ale dlaczego, słuchajcie, zaprosiłam was tutaj? Bo tak sobie pomyślałam, bo pranie robiłam, jeszcze tutaj oczywiście cały kosz prania jest, no ale tutaj miałam na przykład, wiecie, też o parę rzeczy takich, to będzie dzisiaj taki będzie bardzo luźny, vlogowy film, gdzie ja będę wam coś tam opowiadać i prawdopodobnie na tej łazience skończymy, bo chcę wam powiedzieć tak, te dwie bluzki akurat są ze szmateksu, ta zresztą też jest ze szmateksu, bardzo ją lubię. To jest też zwykły biały podkoszulek. Takie, ja lubię mieć takie bluzki, które kupuję w ostatni dzień, wtedy, kiedy rzeczywiście one są albo na sztukę, albo po prostu kilogram tyle jest tak mało, że takie bluzki mnie kosztują koło 5, 4, 3 złotych, różnie. Czasami są dni, w niektórych szmateksach tak było, że były po złotówce, ale myślę, że te czasy się skończyły, już po złotówce nie dostaniemy. I wtedy naprawdę to się opłaca i wtedy jak chodzicie po domu, to też można fajnie wyglądać, a jednocześnie macie takie koszulki, które już widzicie jak wyglądają, bo bardzo często się zdarza tak, że kupujecie niby tanie podkoszulki czy koszulki w sklepach i one są ładne, ale po pierwszym praniu też zupełnie znajdują się w innym miejscu. Zobaczcie, jak taka koszulka, którą kupiłam na przykład u Szukaniego, jest koszulką, która widać, jaki ma kształt, widać, że po praniu i wtedy ja już po prostu wiem, jak ona wygląda i że ona jest dobrej jakości. Ja nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam, moja mama była krawcową, szyła bardzo dużo i pamiętam, jak mama zanim zaczęła szyć jakąkolwiek sukienkę czy coś, zawsze się pytała, co to za materiał, czy był wydekatyzowany, czy nie. No i zwłaszcza niektóre materiały wymagają, tak jak między innymi bawełna, dlatego że jeżeli bawełnę nie wydekatyzuje się, to ona właśnie potem zmienia kształt po prostu po praniu. Także warto takie bluzki sobie kupować u Szukaniego, bardzo wam polecam. No i teraz jeszcze wiecie co, przypomniało mi się, jeszcze wrócę na moment do tych koszul, które akurat mam tutaj, bo mam jeszcze wiele innych lnianych rzeczy, ale te akurat były prane ostatnio. I powiem wam, że bardzo dużo osób się też zastanawiało, jak to jest z tym lnem. Czy len się prasuje, czy len się nie prasuje. Ja generalnie zawsze mówię, to zależy, jak to jest z tym lnem. Dlatego, że len niby się nie prasuje, ale zobaczcie, ja wezmę, no weźmy na razie tą bluzkę może, tak żeby powiedzieć. Zobaczcie, ona wyschła i ona ma taki kształt, który gdybym ja to ubrała od razu na siebie, niby wygląda fajnie, ale niektórych mogłoby to razić. Bo len, który jest na przykład tak grubiej tkany, to on się bardzo szybko pod wpływem ciężaru, pod wpływem noszenia, on się tak fajnie prasuje, układa się. Natomiast taki len, który, bo to jest też bluzka, gdzie ma 100% lnu, ona ma już ten splot bardziej ciasny. I wtedy jak wypierzecie, ale ładnie pachnie, ja bardzo lubię te wszystkie płynę do zmiękczania tkanin, no, chociaż to różnie o nich mówią. I słuchajcie, i teraz zobaczcie, jak jest taki na przykład, weźmy tutaj na plecach, będzie mi najłatwiej pokazywać. Ona jest wygnieciona. Widać to w kamerze, że ona jest widać. Super. I teraz zobaczcie, ja zanim ubiorę taką bluzkę, to staram się ją prasować. I tak na ukos, tak jak to wiecie, dawniej było, pamiętam, jak z moją mamą obrusy miałyśmy,
I mama kazała mi naciągać te obrusy, żeśmy stały naprzeciwko i takie obrusy się naciągało. Tak samo tu ja robię, że jednak taką bluzkę z lnu trzeba troszeczkę ponaciągać. Ona wtedy zupełnie inaczej się układa, jak zaczynamy. Oczywiście to nie to, że tak pół godziny, tylko tak szybciutko, bo po prostu no, trzeba ją troszeczkę jak gdyby w rękach wypracować, co Wam bardzo serdecznie polecam, bo ona się wtedy naprawdę zupełnie, ten len się zupełnie inaczej układa. O! Ja sobie tak biorę, tak rękoma, strzepnę to trochę i wtedy to już naprawdę wszystko i wtedy to nie wymaga żelazka, rzeczywiście. Natomiast zaraz na tej bluzce to jeszcze akurat jak najmniej widać, ale to tak, taką koszulkę strzepnąć jeszcze dwa razy i już można sobie ubrać i jakieś spodnie lniane i możemy iść. I ona wtedy moim zdaniem wygląda dosyć fajnie. Powiedzmy sobie, to jest ta bluzka, natomiast te bluzki akurat, o, ta bluzka, zobaczcie, no to ona już w ogóle wygląda, jak się tak ją powiesi. No to wyobrażacie sobie, gdybym ją teraz taką ubrała i poszła do miasta. To każdy by powiedział, Boże, to ta kobieta żelazka nie ma. Więc, a ponieważ to jest też 100% lnu, tak, też widzisz 100% lnu, więc len jak się z kolei wyprasuje, to on też się gniecie, wtedy widać tak jak bawełna, tak, wiecie, nie do końca fajnie. Natomiast rzeczywiście lnu nie ma potrzeby prasować i też trzeba troszeczkę nad taką koszulą popracować. Trochę ją tak, o, w ten sposób, no, jak nie żelazko, to nie ma tak, że wiecie, że o, co lolunia? Widzicie, to trzeba troszeczkę tak wziąć na ukos i troszeczkę, ono wtedy się zupełnie inaczej zacznie układać, zupełnie inaczej zacznie wyglądać. Poza tym będzie też bardziej taka miękka ta bluzka. I to samo tutaj. Widzicie? Sobie tak, w ten sposób. I lnu naprawdę nie ma potrzeby prasować żelazkiem. O, ja tak pokażę Wam tu, jak to wygląda. Ja już sobie tu wezmę rękawy, trochę podwinę, bo ja zawsze tę bluzkę noszę z rękawami podwiniętymi. I nie wiem, mam nadzieję, że widać, że ten rękaw już jest bardziej taki miękki, inaczej się układa. Zobaczcie, jak wygląda ten. I tą różnicę chyba widzicie. I to samo z kołnierzykiem. Wszystko tak jak pracujecie żelazkiem, tak samo tu trochę. Powiem Wam jeszcze, że to jest jak na siłowni. Od razu ćwiczycie te falbanki. A wiecie, że z tymi falbankami to jest tak, że tak długo ich nie macie, jak długo ćwiczycie. Przestajecie ćwiczyć, pojawiają się falbanki. Dobrze, ja już to będę robiła sobie później, żeby Was tu nie zanudzać, ale polecam Wam tego typu prasowanie lnu, dlatego że jeżeli nic nie zrobicie, no to mam nadzieję, że widać tę różnicę tu, to co ja zrobiłam, tak, i wtedy ten len wygląda tak naturalnie, że to pognieciona jest tak, jak wynika z tej całej struktury. Bardzo lubię też tę bluzkę lnianą, ona fajnie się sprawdza. Nie wiem dlaczego, bo tak od jakiegoś czasu zaczęłam ją używać właśnie też, jak sprzątam, to lubię jakieś właśnie takie leginsy, czy takie dresy lnianą, taką pod koszulkę i fajnie. Słuchajcie, zrobię Wam dzisiaj tutaj śmieszne takie, o tej kieszonki jeszcze nie popracowałam, ale to ja sobie wszystko tutaj jeszcze zrobię, żeby powiesić i żeby ona już była gotowa. Powiem Wam, że też tutaj mam jeszcze takie rzeczy, które również
A, jeszcze jak już jestem przy tej okazji, widzicie to tak. Dużo osób, ale o tym to ja zrobię jeszcze osobny film, bo dużo osób też mówi, że się brzydzi nosić rzeczy od szukaniego, ze szmateksów, że to wszystko jest takie, że to bardzo śmierdzi i tak dalej, że wolą zdecydowanie nowe rzeczy. Jakby się, słuchajcie, w ten temat bardziej wgłębić, no to wyjdzie, że niestety te nowe rzeczy, zanim zaczniemy ubierać pierwszy raz, no to trzeba je po prostu wyprać, dlatego że one z kolei są tak tą konserwowane, tą chemią, że bardzo często nawet młode osoby, które obsługują te ciuchy w sieciówkach, po takim rozpakowaniu towarów dostają jakieś uczulenia lub wręcz się nawet źle czują. Więc rzeczywiście ta chemia jest używana tutaj. Zanim to ubierzecie na skórę, warto jest to uprać. Mówię tu o nowych rzeczach. Natomiast ten zapach, który się roztacza, słuchajcie, u szukaniego, to jest zapach niestety naturalny. Ja wiem, że my ludzie dosyć nieprzyjemne generujemy zapachy też. I zapach potu, zapach, wiecie, to jest tego mieszania się, zapach brudu, ale to są jak gdyby takie naturalne zapachy, które moim zdaniem jest naprawdę bardzo łatwo pozbyć się. Wystarczy, że wypierzecie, dodacie sobie jakiś płyn zmiękczający. Zaraz Wam powiem tutaj jeszcze jakieś parę rzeczy. Płyn zmiękczający, a później możecie sobie jeszcze przeprasować to, jeżeli jesteście bardzo wrażliwi, z silnym dodatkiem pary, jakąś parownicą. Naprawdę, po pierwszym praniu, słuchajcie, nie ma żadnych śladów. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. A potem, kiedy jesteście wyczyści, nakładacie czysty ciuch, jakieś perfumy, słuchajcie, i naprawdę można już od razu się odświeża. Uważam, że ja nie mam z tym problemu i nigdy ani mój dom, ani moja garderoba nie pachnie nieprzyjemnie, bo tak jak właśnie mówię, wystarczy jedno pranie, żeby pozbyć się tego zapachu, bo jest to zapach naturalny, no niestety. A dlaczego pokazuję Wam te rzeczy akurat tutaj nowe? Bo to są takie bluzki, które kupiłam sobie, tą kupiłam sobie w Massimo Dutti i ona jest wyprana, te spodnie też są wyprane, a pokazuję Wam, bo właśnie tak a propos tego, jak ja spędzam dzień, no to między innymi chcę trochę, bo mi się troszeczkę za długie te rękawy są. Fajna ta bluzka, ale ja chcę troszeczkę skrócić do krawcowej zanieść, żeby troszeczkę mi to skróciła te rękawy. I chcę tak trochę. O, i jeden i drugi. Więc ona tutaj fajnie wszystko jest, tylko te rękawy. Więc sobie wyprałam, żeby do pani krawcowej zanieść to. A drugą rzecz, kupiłam sobie spodnie na lato. Też są fajne, z takiej cienkiej tkaniny. Kupiłam w Diversie. I one są za długie na mnie. Oczywiście, jak ja mierzyłam, to ja sobie te nogawki wzięłam, podwinęłam. Ale to jakoś tak brzydko i nieporządnie wygląda. Więc doszłam do wniosku, że zaniosę do krawcowej, żeby mi skróciła, ale przy zachowaniu tej gumki, żeby tak to wyglądało, nie? Tutaj. Fajnie będą te spodnie, bo widzę, że fajna jest też bawełna, taka lekka, no i już taka bardziej wiosenna. Lubię tam kupować te spodnie w tym Diversie. No one nie są aż takie tanie, ale też nie są takie drogie, a mają bardzo naprawdę dobrą dzianinę. I one mi się sprawdzają i czasami warto sobie kupić takie nawet na lato. No i to będę musiała sobie nieść do krawcowej i zaniosę. Chciałam Wam jeszcze coś pokazać. Aha, no jeszcze tak a propos tego, słuchajcie, a propos tego codziennego dnia. Dlaczego też
Zastanawiałam się na przykład, jakbym chciała pokazać, jak ja dbam o urodę i tak dalej. To powiem Wam szczerze, że oczywiście ja będę rozmawiała z Panią Karoliną teraz, ale jeszcze na razie nie. I słuchajcie, i tak sobie pomyślałam, że dla mnie Lola, ktoś chyba tam chodzi, bo ona szczeka. Lola, chodź tu, Lola. No dobra, niech szczeka. I słuchajcie, jak ja się śmiałam, że jak się wchodzi do takiego na przykład Rossmana, no to tam jest cała rzeczywiście tablica Mendelejewa, tak? Jeżeli chodzi o chemię do sprzątania i jeżeli chodzi również o kosmetyki. No, chyba ktoś sprząta korytarz, bo ona teraz szczeka. No chyba jednak ją wezmę, uspokoję, zaraz do Was wrócę. No wzięłam ją na ręce, bo wyobraźcie sobie, stanęła tam przed lustrem w garderobie i sama na siebie szczekała. No, zabawnie, zabawnie to było. Posłuchajcie, dlaczego ja unikam też tego tematu, jak ja pielęgnuję? Dlatego, że wiele osób pisze, że na przykład te kosmetyki, co ja używam, że to jest jakiś beznadziejny skład i tak dalej. Ja powiem Wam, że ja mam bardzo duży problem rzeczywiście, jak ja już wchodzę, to bardzo często i myślę, że jest tak dużo osób również kieruje się pięknymi reklamami i tak dalej. Bardzo ciężko jest mi czytać też składy. Piszę na przykład, tutaj ostatnio brałam głęboko nawilżający taki krem pani Ewy Chodakowskiej, naturalny krem do twarzy na dzień i na noc, 99% składników pochodzenia naturalnego, ale tak szczerze mówiąc, używam, no bo przekonały mnie tutaj oczywiście ten skład i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, że tak nie do końca jestem zadowolona. I nie wiem, no na razie coś tam używam, tutaj ja wtedy, ja Wam powiem, że jak mi się krem jakoś nie do końca sprawdza na twarzy, no to wtedy albo dekolt, albo coś, chociaż wiem, że to tak się nie powinno robić, no ale ja tak robię. Natomiast w tej chwili ja byłam na takich warsztatach, wiecie, pokażę Wam, również nawet zdjęcie chyba z tych warsztatów pokażę Wam. I prowadziła je Ola. Ola naturalnie. Ona ma, i to nie jest reklama, żebyście nie myśleli, że ja reklamuję jej produkty, aczkolwiek zaraz się do nich odniosę. Ona robiła takie warsztaty i między innymi sprzedawała produkty. Ja u niej kupiłam te produkty. I tak, z masła, który jest do demakijażu, jestem bardzo zadowolona. Bardzo jestem zadowolona z tego serum, które jest w osobnych buteleczkach i dajesz kropelkę na rękę jednego, drugiego, mieszasz i dopiero nakładasz na twarz. Bardzo jestem zadowolona, ma piękny cytrynowy zapach. Natomiast z tego kremu, który tutaj mam od Oli, ja tak nie do końca jestem zadowolona, bo niby jest fajny, a coś mi w nim nie pasuje, wiecie. A z drugiej strony doszłam do wniosku też, że zobaczcie, tutaj ja nie mam z kolei składu, więc ja też muszę tutaj dawać wiarę, że te kosmetyki oczywiście są na tych produktach naturalnych. I zresztą na to wskazuje, że tak jest i możecie sobie wejść, tak jak mówię, to nie jest sponsorowany film, ale akurat byłam u niej na warsztatach, pokażę Wam. A, no co Wam pokażę? Pokażę Wam zdjęcie, bo nie wiem, czy o tym słyszeliście, bo ja się dowiedziałam dopiero na tych warsztatach. Puszczę ją, bo ona mi tutaj, jak nie szczekaj tylko, Lola. Słuchajcie, na tych warsztatach się dowiedziałam o tych taśmach. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście o takich taśmach, ale to jest rewelacja. Te taśmy sobie naklejacie, ja tu Wam zdjęcie gdzieś dam właśnie tak na czoło, czy tutaj na te zmarszczki, na lwią zmarszczkę, słuchajcie, to jest jak botoks działa. Naprawdę, ja to sobie robiłam bardzo tanie. Ja kupiłam to w Action akurat, bo Ola nam tak poleciła w Action i ja kupiłam to. I drugą rzecz, którą też kupiłam, taki... To też nie są jej produkty. Kupiłam też takie, zobaczcie, do masażu.
To jest dla leniwych, takie wiecie. I to jest fajnie tak sobie pomasować. Tu, on jest jeszcze tu na baterię, jeszcze ma taką wibrację, już nie będę włączać. Ale powiem Wam, że tak wymasować się, wymasować, nakleić. Jest bardzo dużo filmów. Słuchajcie, młode osoby robią też właśnie ten taping, czy ten jakoś się to nazywa. Rewelacja są te taśmy. One są, te taśmy w Action, tam gdzie są te wszystkie dla sportowców. Wiecie, bo to jak są jakieś tam kontuzje, tam na plecach, gdzieś sobie przyklejają. I ostatnio właśnie też bardzo dobrze, jak macie te podkowy, czy tą lwią zmarszczkę, to jak się tutaj to wszystko naklei, mówię Wam, rano wstajecie i zrywacie te taśmy i kurde, fajnie to wygląda. Powiem Wam tylko, że ja tak już nad ranem, jak się budzę, to już mi te taśmy przeszkadzają, już je trzeba, ja je zdejmuję, bo to można sobie porobić tak, że można, no nie każdy wytrzyma całą noc, to jest takie, ale to jest dla mnie, powiem Wam, że to była nowość, ja pierwszy raz o tym słyszałam, no i po takim spotkaniu też poszłam sobie akurat, to kupiłam akurat w Rossmanie, chyba były teraz 50% przeceny tego, ale są i w Action takie, też nie wiem ile kosztują, ale też super to jest, muszę Wam powiedzieć, to się tak mocno robi i na te chomiki, tak 10 minut, słuchajcie, pomasować, potem taśmy pokleić. Można, słuchajcie, ja wiem, że to jest tak, nie popadamy w obsesję piękna, tak jak żeśmy rozmawiali na ten temat, natomiast wydaje mi się, że jak się, wiecie, tak ja wiem po sobie, jak ja jestem zmęczona, jak mnie bolą nogi, jak ja się źle czuję, no to tak, wiecie, to od razu i cały dzień jest taki, że ja chodzę noga za nogą i tak dalej. Natomiast też lubię, jak rano przychodzę, to lubię też się, słuchajcie, uczesać, trochę podmalować i proszę Ciebie ubrać się, iść sobie kawę zrobić, tak się, wiecie, pozytywnie nastroić do tego dnia, żeby nie być takim, wiecie, okapciałym i wtedy. I powiem Wam szybko jeszcze, bo nie chcę tutaj Wam robić jakiegoś takiego filmu, ja jeszcze o te używam, co Wam mówiłam, to też pokazywałam Wam kiedyś, to też jak maseczkę, ojej, jak maseczkę sobie zrobię, to też sobie tym jeszcze robi. O, co ja jeszcze tu mam ciekawego? Ale to jest super, mówię Wam. O matko. Oje. Słuchajcie, to jest tak przyjemne, a jednocześnie bardzo masuje. Lola, to jest super. Ja to kiedyś dostałam bardzo, bardzo dawno temu. Super, super i bardzo, bardzo, a jeszcze jak ktoś Wam to zrobi, to mówię Wam, super. To są takie małe moje tutaj gadżety, które mam. I co jeszcze Wam szybko w ramach takiego polecenia? Powiem Wam, że tak, sprawdzają mi się, ja mam tutaj taki zwykły, naturalny olejek z awokado. Super jest też, jak sobie, wiecie, na przykład takim kilka kropli olejku i wtedy sobie robię ten masaż. Fantastyczne. Olejki są w ogóle super. Bardzo je lubię i ten. A co ja tu jeszcze mam? Ach, henna. Muszę sobie hennę zrobić. Kupiłam sobie hennę. Ale powiem Wam coś, co ja uwielbiam. To jest firma Arbonne. Nie wiem, popatrz. No, to jest moje, absolutnie ja to uwielbiam, już Wam pokazuję, co to jest, to są płatki takie żelowe pod oczy, rano wstajecie, takie płatki pod oczy, super, ja wtedy sobie robię śniadanie, jem, czytam i właśnie te mam pod oczami, bardzo, bardzo fajne to jest, ja uwielbiam. O co Wam jeszcze powiem, co się skusiłam, a czego Wam absolutnie nie polecam, bardzo dużo na Instagramie teraz pokazują tych pudrów. Ojen, tak słuchajcie, myślę, no matko, tak pięknie kryje, jen, kupię sobie, kupiłam, dam, słuchajcie, wy tego nie róbcie, dam 80 parę złotych. Przyszło to, słuchajcie, takie badziewie, znaczy
Puder może nie jest zły, ale czort wie nawet, co to za skład. W ogóle to wszystko odpadło tutaj. Nie, no, no po prostu taka tandeta, że się w głowie nie mieści. Czort wie, co to jest jeszcze z chińskiego. Nie polecam wam tego, nie kupujcie. Mało tego, jak wzięłam, ja płaciłam 89 chyba złotych, więc uważam, że nie jest to ani dużo, ani mało na puder, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ale taka strona jak Temu, czy coś tam jest, ja patrzę na ten sam puder, identyczny. Słuchajcie, chyba 15 czy 20 zł. Wyobrażacie sobie, jaka przebitka, jakie, no takie wydało mi się to trochę nieuczciwe. Więc przestrzegam was przy okazji, że nie, nie dajcie się. Ja już za to zapłaciłam, to wy nie musicie. Nie musicie, nie róbcie tego. Wiem, że też perfum się nie powinno, słuchajcie, trzymać tak, jak ja trzymam. No ale ja tak trzymam, bo powiem wam, że jak je schowam, to ich nie używam. Także biorę i ten. Przełożę sobie tylko patyczki i już idziemy z tej łazienki, bo dzisiaj taki nietypowy film zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nie wiem, może wam się podobał taki film, ale rzeczywiście on jest na spontanie, nie zawiera żadnej płatnej promocji, tylko powiedziałam wam, co mi się sprawdza, co nie. Jeżeli byście chcieli więcej filmów takich, to może rzeczywiście jeszcze zrobimy. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. No i jeżeli podobał wam się film, to zostawcie łapki w górę. Pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!